O, to interesujące. Kogo my tutaj mamy? Jaki wilk, okej. Okay. Dobra, okej, okay, a więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Sea of Solitude. Szósty odcinek, w którym to po raz kolejny wskakujemy do łódki i... W sumie nie mam pojęcia, co się będzie teraz działo. Ruszamy na nowe tereny. A tutaj ponownie właśnie historia naszych rodziców, którzy się rozwiedli i teraz właśnie za sobą tęsknią. Kay ma 20 lat. Też był jakiś czas temu, więc nie wiadomo, ile teraz ma lat. To miejsce jest wspaniałe, no cały czas tutaj rozmowy właśnie, no. Muszę ci coś pokazać. A, i chyba poszli sobie na wycieczkę jakąś, dobra, nasi rodzice. Zaraz tutaj kontynuujemy przygodę, tylko muszę jeszcze tutaj odstraszyć ptaka, ponieważ to jest znacznie ważniejsze. A, czyli kupili jakiś tutaj dom, mama nasza, tak? Głównej bohaterki raczej. To wspaniale, to wszystko po rozwodzie, nie? Więc chyba ojciec już tutaj z nami nie mieszkał. O, i tutaj mamy ten dom, tak? Na takiej wyspie mieszkaliśmy? No chyba nie. Dobra, więc pora tutaj wyjść. Kurde, ale przyjemnie, nie? Co, jak to w ogóle wszystko wygląda? Dajcie spokój. Takie wspomnienia, to po prostu jak ze snu jakiegoś, nie? Możemy zrobić tyle rzeczy. No wszystko tak nagle. Właśnie nie wiem, czy ona do tego męża mówiła, że chce go zaprosić tutaj, czy co? Znaczy, na pewno pokazywała mu dom, tak? A ja nie wiem, czy to zaproszenie, że chcą się pogodzić, czy co? Nie mam pojęcia. 4 lata temu. Wow, co się dzieje? O nie. Po raz kolejny się tutaj kłócą. Próbowaliśmy wiele razy, ale nigdy nie wychodziło. No i tutaj kłótnie tych rodziców, tak? To właśnie ich reprezentacja tutaj. Czemu nie chcesz rozmawiać? Ja chcę tylko spokoju. Nie respektowała męża, nie wiem. Tak on uważa przynajmniej. Dobra, więc musimy tutaj zbierać po raz kolejny te elementy, tak? O nie, ten znowu wyje. Come on, no! Koleś, to tylko przeszkadza. Co się dzieje w ogóle? Cały czas obrywam. Ej! O nie, jeszcze ten mnie tutaj zaczął bić. Dobra, nagle się przemienił. Dobra, może teraz mi pomożesz, panie, come on. Zaczyna być czasami trudne. Dobra, jedno zebrane. Collect. Dobra, muszę tutaj collect robić, ale coś się dzieje. Cały czas możemy to naprawić. Vivienne, to jest nasza matka. Próbowaliśmy wszystkiego. Ten cały czas kocha rodzinę. Nie chcę, żeby nasze dzieci przez to przechodziły. Więc czasami trzeba odpuścić.
żeby pójść naprzód i się uleczyć z tego wszystkiego. Co się stało z naszą bohaterką? What? Nie mam pojęcia. Co czas mogę jakieś E tutaj? Nie, to się zbugowało chyba. A i to nasi rodzice. Jak w rzeczywistości wyglądali. Heh. To ciekawe. Czyli wszyscy zamieniają się w normalnych ludzi, tylko właśnie bohaterka jest jeszcze tym potworem, można powiedzieć. Jakby to ona była tutaj źródłem wszystkich problemów, nie wiem. A, czyli już mamy tam rodziców oraz brata, tak? To jeszcze chyba ta siostra została. I co teraz? Zrobi odpowiednią rzecz. Jestem szczęśliwa. Wydaje mi się, że to źródło problemu jest z tą siostrą, nie? Dobra, więc popłyniemy po raz kolejny za tymi. Niestety tutaj nie da się wejść. Nie da się ich zrozumieć. No to tylko ta siostra jeszcze chyba została. Tak mi się wydaje. To E jest głupie. Mam nadzieję, że to się odbuguje, bo to pewnie przeszkadza tutaj w gameplayu. A nie chce mi się restartować. Bo kto jeszcze tutaj został? No tylko siostra z naszej rodziny. Chyba, że jeszcze ktoś, o kim nie wiem. Nie mam pojęcia. Niestety. Nie mam pojęcia, jak to się wszystko też skończy. W sumie jesteśmy już niedaleko końca. Z tego, co widziałem. Widziałem taki filmik właśnie. Cała gierka. Taki let's play. Nigdy nie myślałem, że zajdę aż tak daleko, ale uratowałam rodziców oraz brata. Mam nadzieję, że będą ok. Wyglądają na szczęśliwych. A skąd mam wiedzieć, kiedy pomagać, a kiedy odpuścić? A właśnie, jeszcze jest ta dziewczyna ubrana na biało, tak? Nawet nie wiem, kim ona jest. Może taka przyjaciółka? Właśnie, gdzie my w ogóle jesteśmy? Na jakiejś Arktyce? Nie mam pojęcia. Nowe tereny! Wow! To jest jakiś potwór. A nie, to jest jakaś rzeźba, nie wiem, Titanic, zaraz się rozwalą. O nie. A więc to będzie nasz kolejny przystanek. Dobra, jasna sprawa. O, a już chodzę tutaj po lodzie, okej. Okay. Nobody gets me but you. Okej. Okay. Nikt mnie nie rozumie, tylko ty mnie rozumiesz. Jasna sprawa. No tutaj chyba nie podejdę, niestety, nie da się tutaj. Hej, honey, ajaj. Tak to rozumiem. Cały czas nie rozumiem. Dobra, poczekaj na mnie, ty duszku. Czemu jesteś aż tak odległe? Nie wiem, nie mam pojęcia. No rzeczywiście, jest tutaj trochę zimno. Ups, czyżby jakiś potwór tak bym stawiał? Co się tutaj dzieje?
O, to interesujące. Kogo my tutaj mamy? Jaki wilk, okej. Okay. Monster. Cieszę się, że cię widzę. Tak bardzo za tobą tęskniłem. Jack. To jest chyba ten chłopak głównej dziewczyny? Tak bardzo tęskniłem. Mam ci tyle rzeczy do powiedzenia. O nie, co się stało? Czemu mnie tak zraniłaś? Bo tamta dziewczyna. Girl. A może tamta dziewczyna to w sumie ja jestem, nie wiem. Tak za nim pobiegła. Jakby też chciała się z nim spotkać. No właśnie, to był kawałek jego twarzy. Coś tam właśnie było ciemnego pod tym, tak? Co ja takiego zrobiłem? Zrobiłam. A, czyli mam to jednak podnieść. No to fajnie, to chwilę, moment. To ja nie wiedziałem, że tak to funkcjonuje. Dobra, mogę tutaj pick up, dobra. Pięknie, teraz mam tarczę, patrzcie jak ja tutaj wyglądam. Jakiego sobie builda zrobiłem, jak ja to w ogóle przylepiłem, kurde, chyba na klej jakiś, nie wiem. No i co teraz? Nie wiem, czy tutaj da radę jakkolwiek wejść, ale to jest jedyna droga. Chociaż mamy tutaj wielką ścianę lodu, nie wiem. Nie wiem, popłyniemy sobie? Melt ice! Tak jest, wszystko rozpuszczamy. Piękna sprawa. Well, Sunny has another hour of class. I might have time for you. Maybe. Oh, you do know I'm crazy for you, right? No, dobrze, się spotykali tutaj pierwsze spotkania. So, I'm not your only lover? Well, if you can convince me you deserve it, then maybe you might become the only one. I think I can give you a compelling demonstration of my skills. Come with me. Dobra, okej, okay, czyli się jakoś, nie wiem, tamten podrywał ją za pierwszym razem, tak się spotkali. No, to był taki początek. To już 2 lata temu? Najfajniejszy chłopak, jakiego spotkałam. Jasna sprawa. Dobra, no i tutaj na wprost mamy chyba tego właśnie. A nie, to jest nasza siostra po raz kolejny. No, witam. Głupi potwór. Może sobie przejdę. Proszę, posłuchaj. Chciałam przeprosić. Co, zniszczę siebie, jeżeli będę tak kontynuował? Czemu nie będziesz mnie słuchała? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Czyli stawiałbym, że po raz kolejny mam te figurki tutaj odnajdować. Co? I po raz kolejny trzeba będzie ją tutaj przepędzić. Po raz trzeci. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. I co? Nie, to jednak jest za wcześnie. Trzeba odnaleźć kolejne elementy, na przykład tutaj na wieży. Dobra, jasna sprawa, tylko jak się tutaj dostać? Od razu go rozpoznałam, już nie mogę się doczekać, kiedy go spotkam. Też nie mogę się doczekać. To już w ogóle chyba będzie koniec gry, jeżeli go spotkam, tak mi się wydaje. Sam nie wiem. Chyba ostatnia historia. Dobra. Tym razem zostawi mnie na zawsze tamta siostra. Dobra, więc już się łączymy. I co? W kogo ja mam w nią uderzyć, tak?
chyba? Tak bezpośrednio? Tyle się nauczyłaś ostatnio. Prawie już tutaj jesteś. Wiesz, co robić. Zrobię wszystko, żeby pomóc naszemu chłopakowi. O nie! I teraz chyba tam trzeba się dostać. A, okej, dobra, jasna sprawa. Jakoś może mi się tutaj uda zaskoczyć ładnie. Nie wiem, co na to nasza siostra powie. Z tym nie mogę się połączyć cały czas. Trzeba będzie jakoś tutaj innego wykorzystać. Cienia. Może właśnie tędy. No i zobaczymy. Dobra, jak wejść na ten największy budynek, na tą antenę, czy tam jak to się nazywa. O, mamy tutaj wejście, proszę bardzo. Chyba jestem ustawiony. O, zanim jednak to zrobię, tutaj jest ptak do odstraszenia, a to jest najważniejsza część gameplayu. Ile ja już ich odkryłem? 18/32, tak trochę średnio. Chyba w 100% już tej gierki nie wygram. Dobra, zaraz, gdzie my tutaj mamy? A, okej. Dobra, bierzemy w takim razie te wszystkie smutki. W ogóle ten nasz worek jest coraz większy z tego, co widzę, nie? Patrzcie, jaki już wielki. Dobra. Łączymy się. Fokus, fokus, fokus. No i teraz na tamtego cienia się skupiamy, tak? Come on, okej. Teraz należy tutaj zejść i chyba będę ustawiony na zawsze. Nie wiem, chyba już tej siostry właśnie przepędzę. Mam taką nadzieję. To za to, że stoisz pomiędzy mną a Jackiem. Oczywiście, że tak. Dobra, come on. Pomyśl o swoich rodzicach. Czy to cię niczego nie nauczyło? Chciałem powstrzymać, żebyś się nie raniła? To naturalne, że walczymy. Pomyśl o tym, błagam cię. Kto ci pomoże się zmienić? Kay, nie rozumiesz. To jest miłość. Nie zrozumiesz tego. No i co teraz z tą naszą siostrą? Czemu ona tak właśnie nie chce nas przepuścić? Jestem przestraszona. Nie widzisz, czym się stałaś? Nie wiem, czemu nasza siostra się tak przejmuje tym wszystkim, nie wiem. Mówi, jakbym ja stał się tutaj potworem. Jakby to była zła decyzja. Pójście właśnie za tym naszym chłopakiem. Może to on tutaj właśnie jest źródłem tych wszystkich problemów. Jakieś złe towarzystwo, sam nie wiem, zobaczymy. Jack! I'm sorry, I hurt you. Przepraszam, że cię zraniłam. Nie przejmuj się, jestem szczęśliwy, że tu jesteś. Cały czas ten plecak mamy, no tak. O! Co się stało? Po raz kolejny. Zostaw mnie. O co chodzi? Ja chciałem tylko pomóc. Chciałam. Teraz sobie przypomniałam. Czasami był zirytowany bez żadnej przyczyny. Ja tak bardzo chciałam mu pomóc. Okej. Czyli to on właśnie był taki toksik, sam nie wiem. Ja powinnam to zrobić.
Ja myślę, że to jest główna bohaterka. Właśnie, sam nie wiem. Co się dzieje w ogóle? What the hell? O nie. Mamy walkę z bossem. Pomocy! O nie, jak sobie tutaj radzić? Co się tutaj dzieje? Mają te części. Dobra, trzeba jakoś to zebrać. Hej, to jest moje! Come on. Dobra, bierzemy. Ha! Porobiłem was. I co teraz, wiedźmy durne? Dobra, zaraz sobie tutaj poradzimy. To nie jest jakoś zbytnio ciężkie chyba. Chyba, że przez ścianę tutaj przychodzą. Dobra. Melt. Dobra, nie dogonicie mnie. Fuck yes, zdążyłem. Piękna sprawa. One cały czas żyją? Nie, chyba się roztopiły, sam nie wiem. Paint it black. Pomaluj na czarno. Wyszedłeś z jakiejś imprezy wcześniej, bez powiedzenia. Ponieważ chciałem, co? Nie wiem. Po prostu nasi przyjaciele się zastanawiali, co się dzieje. Nienawidzę parties. You used to hang out with us almost every night. Besides, they would never make fun of you. They love you. I love you. I'm sorry. I don't like being with people these days. Nie lubię być z ludźmi w te dni. Czuję się, jakbym tutaj nie należał. To on raczej był w jakiejś depresji, kurde. Wow, oberwałem, pomocy! Co się z wami stało? To może być to. Może za wcześnie to robię, nie wiem. Kurde, jak sobie z niej poradzić? Durne potwory. Dobra, trzeba szybko tutaj uciec. Dobra, teraz ładniej to wychodzi. Będą mnie gonią cały czas? Chyba tak, ale jakoś średnio im to wychodzi, albo tutaj nad ścianami potrafią, okej. Ja nie mogę, jakie porąbane! Are you serious? Jakie typy! Zostawcie moje rzeczy, no, moją tarczę. Jakie durne, co to ma być w ogóle? Fagasy jedne. Zabieram, to jest moje i tyle. No o co wam chodzi? Jakie porąbane to jest? No nie da się nic zrobić z tym. Jakie zniszczone! Nie wiem, jak ja mam to zrobić. To jest jakiś w ogóle przypadek tutaj, moim zdaniem. No tutaj są strasznie szybkie czasami. Może muszę się jakoś bronić, sam nie wiem. Kurde, ale tutaj będzie zaraz zawalone, no. Nie mam pojęcia, dobra, tak daleko jeszcze mi nie było. Come on. Może tym razem da radę, one są tutaj spowolnione. He is perfect, dobra, tędy. Kurde, ale spinam, nie chcę mi się tutaj cofać po raz kolejny. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś zwalone. Dobra, meltujemy. Palimy, rozpuszczamy. Come on, come on, tak jest, Jack. Idziemy dalej. Piękna sprawa. Zachowuje się strasznie dziwnie. To mnie przeraża. Nie. Ślepa miłość po prostu i tyle. Do tego prowadzi. Relax, you're stressing me out. 14 days. 14 days since I heard from you. 2 tygodnie temu ostatnio coś powiedziałeś do mnie. Myślałam, że nie żyjesz. No, okay. I wasn't thinking about your feelings while I was in the deepest, darkest pit imaginable. I'm sorry that not everything is about you. On był w jakiejś strasznej, czarnej dziurze. Nie mam pojęcia. To jest jakaś totalna depresja. Nie wiem, co on myśli. Po prostu mnie zostaw. I'll only cause you pain. No, I love you. You're not alone. I'm here for you. I don't want that. Nie chcę tego. Nie chcę z tobą być.
It was recent. To naprawdę wczesne, niedawne wspomnienia sprzed jakichś 2 tygodni, tak? Kurde. To nieprzyjemnie. Okej, no i po raz kolejny z tymi wiedźmami durnymi. Jak sobie tutaj poradzić? Jak tutaj uciekać? Chyba w tą stronę, na górę. Dobra. Przepraszam, zabieramy to. Niestety. Dobra, tutaj trzeba będzie ładny skok wykonać. Dobra, piękna sprawa. A jak teraz? Kurde, jestem zagubiony. Nie wiem dokładnie. Mam nadzieję, że tym razem nie będą mnie tutaj tak cisnęły jak ostatnio. Może nie wolno na nie patrzeć, czy co? Nie, one cały czas tutaj fruwają. Nie wiem, jak one myślą. Dobra, chyba zaraz będziemy na miejscu. Piękna sprawa, okej. He can't deal with this. Zaraz mu pomożemy. Ja wiem, co robię, come on. Dobra, o, ale blisko, dobra. Znowu za pierwszym razem, piękna sprawa. No i po raz kolejny poznajemy historię. Jack, a może on jakieś samobójstwo popełni? Kurde, no nie. Ale by był, było beznadziejnie. Co on w ogóle sobie myśli? Zostaw mnie. Jest atakowany przez te rzeczy. Co? Wiem, jak je zniszczyć? Muszę te części tego chłopaka zbierać. Tylko tych wiedźm jest strasznie dużo. Dobra, czyli trzeba to wszystko tutaj topić, rozumiem. Tylko nie wiem, co z tymi dziewczynami tutaj będzie. Szalonymi. Dobra, tutaj się schowam. Come on, damy radę. Dobra robota. Jakieś tutaj bomby odpalam, znaczy te boje raczej, przepraszam. Wow, tu się wszystko jeszcze spaliło. Wszyscy cię kochają. Wszyscy cię lubią. To wszystko jest tylko jakąś sztuczką, znaczy ten, na niby, nie wiem. Dlaczego tak myślisz? O co chodzi w ogóle? Nie mam pojęcia. Dobra, tutaj powiedzmy, że sobie roztopię. Come on. Chyba zdążymy. Pięknie, pięknie. Jeszcze tylko takie 2 zostały. Wszystko, co robię, to tylko krzywdzę ludzi. Pamiętasz te wszystkie razy, kiedy mnie przy tobie nie było? Nie mogłem się zmusić, żeby z tobą być, nie wiem. Nie, nie wiem, jaka jest w ogóle przyczyna takiego zachowania. Nie mam pojęcia. Pewnie się niedługo przekonamy. Dobra, palimy, topimy raczej po raz kolejny. Dobra, te dziewczyny znowu nie zdążyły. Beze mnie byłabyś szczęśliwa? Dlaczego? Czemu on tak myśli? I lie in bed every day, asking myself, why should I even bother getting up? Then I go to work, it seems fine, and then suddenly I hate everything. Czy on idzie do pracy, niby jest, niby wszystko jest w sumie spoko, ale później po prostu nie chce wstawać, nie mam pojęcia. To nie jest, to nie chodzi o ciebie w tym wszystkim. Jest zupełnie jakiś inny problem. Nie mam pojęcia jaki. Nie wiem, chciałbym się tego dowiedzieć. Coś naprawdę jest ze mną nie tak. Czemu miałbym nie móc pomóc? Co ci się dzieje? Nie wiem, nie mam pojęcia. Posłuchaj mnie. Muszę samemu sobie z tym poradzić. Nie mogę tego zrobić, jeżeli jesteś w moim życiu. Musisz mnie opuścić. Nie wiem. Chyba mamy do niego tutaj podejść.
Chociaż on znowu się tutaj wkurzy na maksa. Nie wiem. To jest po prostu beznadzieja. Nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie. Nic teraz. Muszę nad sobą popracować. Bez pomocy innej osoby. Rozumiesz? Kay. I can figure this out. Don't leave me alone. Let go of me. Let go of us. And Kay, take care of yourself. Nie wiem, czy on po prostu już nie chciał być z nikim, chciał żyć samemu, nie wiem. Nie mam pojęcia, tak to rozumiem. Nie wiem, nie mam pojęcia w ogóle, o czym on myśli, nie wiem, nigdy nie byłem w takiej sytuacji, więc... O, i po prostu... Nasz plecak wybuchł. No cóż, a więc dlatego tak nasza siostra się tutaj przejmowała tym wszystkim, że to nas tylko tutaj rani. Taka sytuacja. No cóż. Jestem w stanie to wszystko zrozumieć. No, w takim stanie mi jeszcze nigdy nie było, nie? Nie mam pojęcia, jeszcze jakiś tutaj potwór na dole jest.